Siemeczko, ja jestem PPT Games. Witam was na moim gospodarstwie, a gdzie jest? Wiosna się typowo zaczynam od marca. Roboty w polach. Już w końcu. Dzisiaj robota. A widzicie, oreczka jest. Jest orka. Lecimy sobie pod pszenicę jaru. Właśnie. No i co? Teraz sobie zaczniemy robić. Mam ci na koncie 283 tysiące. A no trochę tak te pieniędzy, za chwilę pójdą te pieniądze. Ale tak, co jest zmienione? Może być dokupiony. Jest dokupiony piąty korpus do naszego pługa. Korpus kosztował mnie 6,5 tysiąca. Niestety chłopaczki trochę może nie zawyżyli, tylko jednak troszeczkę 1,5 tysiąca więcej zapłaciłem, na to dokładnie. A tą skibę całą. No ale to nic. Miało być 5, piątka, wyszła 6,5, ale jest. Już można sobie olać. Olam sobie John Deere z tego względu, że uprawiam, olam gdzieś na głębokość 30 cm, z tego względu, żeby tą cały poplon czekać. A czemu jeszcze nie olam? Bo chcę na początku porobić parę opłat. Na początku pensja dla pracowników. 28 tysięcy idzie na pensję dla pracowników. Oczywiście 90 tysięcy za paszę też siwe. Więc to tak wychodzi. No i wychodzi mi jeszcze około 10 tysięcy, chyba 9800 wychodzi mi za paliwo. Kupione do zbiornika. I zostaje na 56 tysięcy. 6 tysięcy, dobrze powiedziałem. Dobra, lecimy w końcu. Ołeczka, ale no kurwa, teraz to można sobie olać. Ogólnie miałem klasę wziąć, ale mówię na tą głębokość. Bojałem się troszeczkę, że można nie dać rady. Chociaż nie jest to jakaś tam zwięzła ziemia. Ale pod klasa będzie w przyszłym odcinku zabaweczka. Ale nowy właśnie siemnik. Już w końcu będzie to przywożony. Pewnie będzie powtórka rozrywki z tego względu, że to pole będzie nagrywane dwa razy. No odcinku niestety tak to bywa. No ale trzeba tak po prostu ogarnąć. Więc takie to życie na gospodarce. Fajnie, bo jeszcze są pieniążki. Na razie w tym momencie nie planuję nic chyba kupywać. Taki mam zamiar. Chociaż dzisiaj dostałem propozycję. Nie dzierżawy, ale dostałem propozycję zdjęcia dwóch, trzech łąk sąsiadujących. Przepraszam. Na pierwszy pokos z tego względu, że ktoś tam nie mogłem właściciele tych ziemi wziąć, sprzedać tej ziemi, bo po prostu nie chcą. Ani wydzierżawić, tak można powiedzieć, na gębę, tylko chcą, żeby pierwszy pokos ściąć. I ogólnie to tak ugadnąć. Więc będzie ciekawie, więc możemy trzy łączki mieć, będziemy trzy łączki mieli jeszcze dodatkowo do naszej dyspozycji, nieodpłatnie, o dziwo, w tym momencie tak to będzie wyglądało, więc ja się bardzo cieszę, tak, nie w końcu płacić za dzierżawie, ale to pewnie ten jeden rok, tak pewnie trafi, tak to właśnie, a reszta będzie oczywiście trzeba jeszcze dokupić. Powiem szczerze, jest kurwa na tych siana na moim gospodarstwie. Tak się jakoś to ułożyło, że tego siana jest naprawdę mało. Więc trzeba to jakoś będzie sobie trochę podatować się właśnie takim dzierżawą, czy właśnie takimi jakimiś zakupem siana. Więc naprawdę może być ciężko. No ale nic to człowiek nie poradzi. Na razie mówię, fajnie, 53 tysięcy na koncie, raczej to już, bo jak widzieliście to opłaceniu właśnie już pracowników, paliwa i paszcze siwych. To jest najważniejsze dla mnie, więc tu już mam na plus. Nawozy posiewane już są. W lutym były siewane dwa dni siałem. No siewałem w zasadzie nawozy. No bo teraz mam 10 marzec. Troszeczkę późno zaczynam taką robotę, no ale no nie mogę sobie prędzej się ruszyć, no bo parę rzeczy jeszcze musiałem do pospinać odnośnie tych nowych maszynek, które przyjdą na moje gospodarstwo. Dlatego tak to troszeczkę zeszło. No wiadomo, tu gdzieś jechać, podać parę urzędowe, bo jeszcze z kobietą będziemy jechać kupować dla niej samochód. To też tutaj trzeba było się trochę pojeździć, tego czasu poświęcić.
No niestety na razie samochodu nie kupiliśmy, no bo nie udało się tego zrealizować. Były fajne samochody, ale bo szukaliśmy BMW-czki, szukaliśmy Audiczki, szukaliśmy Mercedesa. No bo takie samochody oczywiście kobietka chce, no moja kobietka chce, no bo chce bardziej mieć prestiżowy samochód. Ale oczywiście nie z moich pieniążków, tylko z jej. Więc tak to właśnie wygląda. Kobietka pracuje na wysokim stanowisku, więc to musi mieć nowy samochód. No ja oczywiście na gospodarce, więc to się jedno z drugim ładnie bilansuje. Co miałem powiedzieć? Jutro przyjedzie paszowóz, więc już tej roboty na pewno będzie. Aż powiem szczerze, aż powiem, że cel zacieram teraz. Tylko czekam, aż w końcu to przywiozą, żebym ja mógł przetestować, bo ten ciemnik jest zajebistym. Zajebistą maszynką, metr mniejszy. Metr mniejsza maszyna, ale wydajniejsza, bo nie będę mógł jechać 12, tylko będę to 16 km na godzinę będę mógł jechać. Więc za 4 km myślę, że i tak mimo wszystko będzie szybciej niż te 12, tam 10 na godzinę, co się właśnie sobie teraz tym zostawiam. Ale zobaczcie, co to będzie. Kociło mi kupić, bo dostałem propozycję kupna tutaj pola obok, ale nie wiem, czy jestem w stanie tutaj to ogarnąć finansowo, bo ja jeszcze muszę w tym roku zakupić parę fajnych rzeczy tutaj na gospodarstwo. Czyli chodzi mi o sprzęty typowo zielonkarskie, czyli osiarki, zgrabiarkę i przetrząsarkę. Takie to właśnie trzy maszyny, cztery maszyny będą kupowane na moje gospodarstwo. Tego tych pieniążków nie ruszam, no bo dopiero będę gdzieś szukał tej zgrabiarki i całej reszty maszyn. Myślę, że poza siebie pszenicy i owsa, no bo tak to będzie taki jest zamysł, że myślę, że gdzieś dopiero w połowie kwietnia, pod końcówkę kwietnia, gdzie będę już gdzieś tam raczej tawić kosił. Oczywiście, że to tak samo, więc przydałoby się nowe tej maszynki. Chciałbym coś nowego. Na oku już mam wstępnie to wszystko, więc bo trochę będzie mi kosztowało, no bo oczywiście od kalendarza, oczywiście nie mojego miłosia, kochanego, tylko innego, ale wiadomo, ja tam nie jestem jakiś mocno zależony tymi kalendarzami, poza pętem, którego miałem na gospodarstwie, ale tak to życie, że jednak nie zawsze tak wychodzi, jak mi się chciało, z maszynami i tak dalej, no ale zgrabiarka myślę, że powinna być powinna być tutaj miała przystępna i powinno wszystko być git. A jak to wyjdzie, zobaczymy. No, jestem ciekaw. Dlatego mówię, ja ogólnie z tego zobaczenia to około 100 tysięcy muszę mieć dokładki do tej maszyny, które planuję kupić, więc będzie grubo. Ale to po prostu, żeby trochę się rozwinąć, trzeba coś wyłożyć, tak? Pieniążków. Tutaj widzę, pszenica ładnie rośnie, tutaj elegancko. No praktycznie można powiedzieć, że na ten moment wszystko ładnie idzie. Jeszcze będzie dodatka nawozowa, tylko będzie dodatka nawozowa lamana. Właśnie nie wiem, w której kolejności, po z tego względu, że będę chciał dać nojowicy na to. Nie wiem, czy nie przyjdzie dobrze, w sumie tak sobie teraz myślę, z tym wszystkim. Ale będzie taki zamiar taki dać, że na zboża jeszcze dać dojowice, pewnie teraz, bo już tak mniej więcej można dać, bo jakieś 2,5 tygodnia jest różnicy, może wie, 2,5 będzie, bo 27 luty był, jak dawałem pierwszą dawkę, bo już taki był właśnie taka możliwość. A, no i teraz myślę, że jak dam drugą dawkę, za tydzień puszczę no myślę, że tak 25 tysięcy litrów, 20 tysięcy litrów, dwa beczki na hektar powinno mi starczyć tutaj, żeby to ładnie sobie to podnawozić. Na żyto to już może niekoniecznie, tylko chodzi mi bardziej pszenica, jęczmień i zarówno rzepak, który właśnie będzie najbardziej chyba dla mnie kosztowną, wiadomo, sprawą. Jeszcze muszę dać
robić atest popeskiwaczu. Przepraszam. Zrobić atest popeskiwaczu i po prostu kupić środki już na tylko na całą tą ochronę właśnie rzepaku. Bo na jesieni wiadomo też robiłem, ale to tego nie nagrywałem. Teraz już właśnie będę chciał to ponagrywać, żeby po prostu ładnie to zbilansować, żebyście coś tego rzepaku też mieli. No niestety tak to nie jest bywa, że wszystko trzeba tutaj ogarniać. Trzeba niestety teoretycznie niektóre prace powielać na odcinkach czy pola, ale tak to jest. Niestety w życiu mówię, tak samo w życiu realnym nie da się perfekcyjnie tego wszystkiego robić. Niektóre pola są praktycznie można cały czas ogrywane być, będą ogrywane, a niektóre wcale. Tak to jest, no więc to tak będzie zrobię tylko tutaj. Jak tak jest robione oreczka, ale nie wiem czy pod owiec nie zrobię sobie bezrokowo, bo tutaj ogólnie nie powiedziałem, bo tutaj ten popląd poszła gnojowica w ilości 40 tysięcy litrów na hektar, więc sporo poszło. Więc to sporo. Wiadomo, patrząc na razy 4, no to chyba powinno być inaczej policzone, ale nie szło to. 6 tysięcy litrów na hektar pod popląd obornika, bo chcę zostawić tutaj obornik pod kukurydzę i pod słonecznik, więc dopiero tam są dla mnie nawet takie ważniejsze tradycznie, ponieważ ogólnikowo są wszystkie najważniejsze uprawy, tak? Ale chcę na razie na to poświęcić czas, wiadomo. I zobaczymy jak to wyjdzie. Myślę, że w przyszłym miesiącu będę szukał jeszcze jakiejś działki, może ktoś będzie chętny do kupna. No bo jeszcze nie powiedziałem wam. Jutro będzie, jutro, pojutrze przepraszam, będzie właśnie sytuacja taka, że w końcu będzie ta licytacja tego gospodarstwa właśnie. No i tam właśnie będę jechał jutro, pojutrze przepraszam, będę jechał się już tutaj robić wpisowe i startować na tym przetarg, tak to powiem, czy tam przetarg, jak to powiedzieć, no na licytacji komunikacją tak jechać i zobaczymy czy coś się uda tam ładnie wyrwać, bo na pewno chciałbym coś wyrwać pod, myślę pod swoje właśnie, żeby to po prostu tak ja bym myślę, że pod swoje, żeby to wyszło. Tak jak po tytule, czego nie wypowiem, bo nie wiem. Na razie mówię, 40 tysięcy jest wpisowego na całość. Bo tam jest 12 hektarów, bo jednak się troszkę tam coś pozmieniało, nie wiem. 12 hektarów, 40 tysięcy jest wpisowego. Nie wiem, tam jest po 4 tysiące za hektar miało być, ale że już ktoś wpłacił wcześniej, czy teraz będzie płacał, to jednak ta kwota zostaje ta sama. No bo no 48 tysięcy, no bo nie wiem, jakoś tak ciężko mi to stwierdzić, jak to tam wygląda sytuacja z tymi wpisowymi. To jest oczywiście bez budynków, bo budynki to chyba tak, jeśli się uda, to będzie bez budynków, o ile duże kwoty będą. Ja myślę, że będą troszeczkę niższe, chociaż tego jeszcze nie wiem, jak to finalnie będzie wychodziło. Wiadomo, kredyt wtedy leci, wszystko leci. Ja jeszcze wiem, że ogólnie mam też swój jakiś kredyt na gospodarstwie. Jeszcze mam tu 4 miesiące jednego kredytu. No i właśnie z obory jeszcze mam 51 miesięcy, więc mam jeszcze 151 tysięcy kredytu właśnie z obory, więc też myślę, że w tym roku już będzie spadł, będę chciał go definitywnie spłacić, bo już spłacaliśmy go bodajże w okresie zimowym. Jak się nie mylę, coś takiego. Żeby po prostu zamknąć, bo chcę mieć czyste konto, bo mam troszeczkę mniejsze plany, no bo teraz bym coś chciał naprawdę dojebać, no to mam wartość, nie, półtora bańki, ładnie, półtora bańki, jak bym teraz chciał te półtora bańki, więc powiedzmy, tak, i na rok czasy, ile by mi to wyliczyło? 140 tysięcy rocznie, na dwa lata, tak z ciekawości patrzę, to nie, na dwa lata to jest 73 tysiące, ale to jest kurwa. Kwota naprawdę potężna, to nie to się nie ma co dziwić, tak? No jednak te dzierżawy się jednak wliczają to wszystko.
Wiadomo, na razie wstępnie wiem, co bym mógł z takimi pieniędzmi wziąć, zrobić, ale na razie nie, bo wiem, że ta licytacja to pewnie nie będzie mało kosztować. Znaczy te pola pewnie. Więc na razie hamuję wrotki na to. Zobaczymy, to będzie wszystko finalnie wyglądało. Jestem podjarany w tym wszystkim, co się będzie działo teraz w najbliższym w tym sezonie, można powiedzieć, w najbliższych dniach, bo to, co mam w głowie teraz, to naprawdę będzie i będą fajne te maszynki przychodzą, bo mówię jeszcze tak, dożyć, że siejemy pszenicę i pszenicę teraz, będziemy tu siadać na tym polu, na tym małym inklu, bo tutaj mam właśnie w głowie, ułożyłem sobie tak, że chcę porównać sobie jesienne do wiosennych upraw, co będzie lepsze na moje gospodarstwo. Na pierwszym slocie leci pszenica na sprawdzenie. W późniejszym czasie tutaj po jęczmieniu, po pszenicy będzie właśnie jęczmień i to będzie jęczmień, tak zboże po zbożu, troszeczkę dziwnie, ale panu powiem tak, że będzie zrobione, ewentualnie będę słonecznik miał na tej części, a tam po pszenicy będzie kukurydza. Też jest taka możliwość, taka opcja. To jeszcze będę sobie kminił, a to jeszcze wiadomo. To jest dopiero wiosna, ten rok. Na razie to już mniej więcej wiem, co zasiewam. Ale jeszcze nie wspomniałem, skąd pieniążki przyszły, bo jeszcze było pieniążki z 55 300 z małym hakiem przyszło z dopłat, więc no troszeczkę przyszło pod tym względem. Więc no mówię, trochę pieniędzy poszło, no ale już mamy czyste konto, opłacone wszystko, więc to jest wszystko luksus. Mechanik jeszcze robił parę rzeczy. Całościowo wyliczy mi, bez części oczywiście, bo części już swoją stronę, można powiedzieć, to jest inna sprawa, o, tak można powiedzieć, więc a i częściami to się nie zajmować będę, dopiero na budżetki wszystko biorę, będę się rozliczał tym wszystkim, ale na razie wstępnie same naprawy 10 tysięcy, więc no zobaczymy, czy tak finalnie wyjdzie, czy nie, jestem ciekaw. Czekajcie, teraz sobie tak myślę, jak tu teraz rozkminić sytuację, bo chciałbym to jakoś fajnie porobić, to jednak zostawić, dopiero później sobie to przejechać na spokojnie, przeorać, nie wiem, czy może zrobimy tak, o, może zrobimy to w ten sposób, że ja sobie to po prostu cofnę, zrobię tutaj ten winkielek od razu, nie wiem, czy to będzie słuszne, czy niesłuszne, no, na razie kombinuję jak mogę, a i zobaczmy. A mnie nie obraca puga, bo to jest bez sensu, bo to jest za krótki kawałek, żeby na sobie tutaj zawracał, tutaj obracał puk. Szybciej mam tak cofnąć, niż mam wieszać i cudować. No dobra, bo już poprzeczniach trzeba nie zrobić. Więc... Kać ci... Dobrze będzie, no jakoś tutaj będzie. No tam się później namyślę, poprzeczniach się na końcu powyrabia. Bo to tak nie będzie jakichś tutaj większych problemów, mi się tak zdaje. No, będzie dobrze. Jednak robotówka to jest robotówka. Znam, że tej zagonówki już się nie ma dawno. W gospodarstwie, więc... Jest luks. Robota. Teraz. Dobra, teraz tylko tak. Cyk. To mi się nawet nie umie, nie opłaca grać, nie obracać, bo to dużo bym miał teraz skręcenia z tym wszystkim. No, jakoś to powoli jeździ. Chociaż tak sobie na jedną rzecz myślałem, to nie trochę na zielono odcinku, żebym mówił. Odnośnie jednej rzeczy. Zobaczyć, czy jeszcze do skutki dojdzie, czy nie. Dobra, teraz tak, cyk. No i tak, można sobie powoli. Wiadomo, jedna strona się trochę bardziej wytrzymać pewnie w tym momencie, ale no nie jest tak źle, żebym na to musiał jakoś tutaj się bawić z tym owacaniem, bo tam jest za krótki kawałek, żeby da się tutaj kręcić, tak właśnie obracać i tu kręcić, bo to jednak jest tutaj, jak to widzicie, znaczy tutaj poprzednie właściwie tego kawałka i nie chcę sprzedać, żebym sobie to po prostu bliżej tego domku zrobił. Ten ogródek sobie tylko na właściwie robi, więc na razie
Dopóki uprawia sobie tam te warzywka, też klani ten sobie tylko kobitka wszystko ogarnia. Ja się nie pakował, bo ona taka krzycząca ta kubitka jest, bo wiadomo teraz od syna kupiłem, bo ona już taka trochę dość, może nie wiekowa, ale już na emeryturze chyba 2 lata już teraz jest, drugi rok. Ale więc tu wolę się jednak nie, jak to powiedzieć, nie narazić się tej kobicinie, bo później mogą być jaja. Ona taka trochę dość jest łosta kobieta, tak to powiem. Więc mówię, lepiej nie ryzykować. To jakoś sobie mniej więcej wyrobimy. Tak podobno mówię, tutaj ten gościu tej ziemi gadał właśnie o tym, żeby nie to ktoś tutaj kupił, to bo już mówiłeś, mógł sobie po prostu to fajnie porobić. Bo mówi, masz to połać tutaj poganiane. Na pewno szczerze, no trochę mnie kłóci z jednej strony, ale teraz czekałem dawać, nie, to było 130. Ile? Nie pisze tak dobra, a muszę sobie zrobić tak. No, jest to? Nie to. Tutaj 106 tysięcy. No, bym dawać 106 tysięcy teraz. Na to wszystko. Wolę me to wtedy, co nie? Znaczy, że to jakieś. Nie to jest to? Co to kupowałem? Tutaj kurwa to jest moje? Nie. Ja pierdolę. Ta! Kurwa! Ja zapomniałem kompletnie o tym, ja pierdolę. Co jest za... Ten, ja się zajebałem z tym. O kurwa, to jest moje. No to bym się popisał, kurwa. Gadam o tym, że na kobieta chce gościu się sprzedać, a kurwa faktycznie to już jest kupione. Słuchajcie, no nie ma co się oszukiwać. Człowiek jest omylny mimo wszystko, no i krótko mówiąc, kolokwialnie zajebałem się z tym, że to jest moje. Nie oszukujmy się, kurwa. To pasuje. No powiem, przecież tam jest pszenica, no trochę sobie dopytałem z tym. Dobra, to na razie sobie łąkę może podrównać trochę czy coś. Nie wiem. Kurwa, ja w ogóle zapomniałem o tym kawałku, że ja to kurwa też kopywałem. No takie życie, słuchajcie, takie jest życie. No ale dobra, kurwa jestem, co nie? Tak się jebnąć w obliczeniach, co nie? No nic. Nic się nie dzieje, słuchajcie. Etary dochodzą i etary będą. Ale gadam, kurwa, tak sobie fabułę chcę zrobić, że kurwa tutaj gościu gadał o tej ziemi, bo będzie wszystko twoje. Tak, kurwa, to jest moje, faktycznie. Kurwa. No dobra. Słuchajcie, nie ma co się czepiać. W tym wszystkim, dobra, przecieka może tu zaraz zrobię. Dobra, mówię, trochę się jebnę, no ale to nie nic. Słuchajcie, no czek nagrywa. Ma tej roboty trochę w głowie, ma trochę tego wszystkich rozkminiu. Rozkmin tutaj w tym, no dlatego takie czereki jemną teraz, co nie? To można sobie kupić, a to jest moje. No nic, sobie przekombinuję coś. Tutaj słuchajcie, może ziemniaczki jakieś bym zasadzić. W sumie kurwa, ziemniaki to bym poszedł tutaj szczerze. Na te ostatnie, ma być, może nie miesiące, nie lata. Ale no poszedłbym ziemniaki, szczerze mówiąc. Może ten kawałek był, ziemniaki był jakiegoś. Ankę by się kopiło. Ktoś? Może glimę od razu? Oj tam wie. Będziemy myśleć. O, bym się dał diabeł sobie. Dobra, spoko. Wolałem się w życiu, zajebisty jestem. Dobra. Nie lubię pływać. Rzeźniaków robić. I w życiu realnym tak pływa nie lubię robić. Zawsze mi to jakoś zbytnio nie wychodzi, chociaż. Jakoś tam sobie, później jakoś tam było zawsze ogarnę mniej więcej, ale poprzedniaków to nie lubię, bo kurwa to jakieś fajne połacie mieć. Jeszcze za głodnówkę, to wita rozumita jak to wygląda. Teraz tak, teraz ja bym sobie pojechał od tej strony i pojechał tak, żeby było lepiej. Trzeba obrócić i machnąć to może tak. To teraz czekajcie.
Może opowiadam sobie o tamtej mańki, bo wcześniej sobie zrobimy i będzie laleczka. Bo to nie wiem, bo to jeszcze kobieta trochę się w tej linii tutaj za mocno temu gościu, temu chłopakowi, który mi to szwedał. Czy ja tu się trochę wolewuję, więc tu muszę sobie zostawić tu na spokojnie. Chyba, że później sam do bonu, tylko dorobię, bo to wiadomo, mogę sobie tam bonu aktywną troszeczkę co nieco zrównać. Aby nie było. Bonu aktywna też fajną robotę właśnie przez to robi. A wiem, że siewnik właśnie siewnik jest z bonu aktywną, więc tutaj mi trochę to ratuje. Chyba coś tutaj mi ta kobieta, nie wiem, co podsypuje, chyba coś co, bo to nic ni chuja nie idzie. Ta robota. Dobra, to jest tak. Powolka jakoś tu mówię, jakoś sobie tutaj na chwilę gdzieś bierze. Ale nie. Ogólnie łuk zajebiście teraz. Ta piąta skiba jednak, powiem szczerze, potrzebna. Tym pługo była. Patrząc, można było na piątkę kupić. To już jest naprawdę płacia odchodzi. Żeby nie było. Płać pola kładzie od nas. No dobra, nie wracajmy na tło magii, bo to mi dopiero jaja z tym wodorywaniem. Teraz tak. To też się powiem, jeszcze tak winknem trochę pojechać, bo tutaj jest ten kuźwa znaczek, czy jak tam powiedzieć. Dobra, tak jak pojedziemy, zobaczymy. No i tak to będzie, bo trzeba jeszcze robić. No fajnie to wychodzi, maleczka jest. To wszystko. To bardzo cieszy. Że ta robota naprawdę fajnie idzie. No ale tak niestety patrząc. Bo ja w sumie patrząc teraz, dobrze mamy tak. Ten będzie targał pługi. Ja już myślę, że klas będzie jednak chodzi w tych piątkach, w tych pługach. I chociaż teraz patrząc na piątki pługi, to potrzeba jest 140 koni. Czy taki ciągnik kupię teraz? Po 40-150 koni. No bo tak chciałem naprawdę zrobić, że jeden chodzi w pługu, o rzutniku, bez okowcu i tak dalej. Nie? Więc ciekawie. Tak powiedzmy, rozpoczynam sezon, nie rozpinam się, aż nie skończy sezon, tak powiedzieć kolokwialnie, tak? No bo teraz na pewno nie było. No patrz obozie, no będzie chodził case, który będzie miał trochę odfolgi, tak? Czyli niech pasz obozie, wygląda, nie mówię, na wozach. No i teraz oczywiście będzie kurwa opiskać do biednalo. No, czyli to będzie też śmiesznie wyglądało, jeśli będzie chodził ciągnik. Chociaż w opiskach to może tego mojego case'a będę sprowadzał, chociaż jechać teraz znowu samochodem, zostawiać samochód. Chociaż może tak zrobimy. Pojedziemy po case'a, wtedy będziemy opiski robić na rzepaku. Więc mówię, trochę tej roboty, ta prosta będzie długa. Będzie długa, bo tak, mamy, mówię tak wspomniałem, pszenica, mamy owiec, mamy kukurydzę, soję i słonecznik. Mamy 5 upraw, a dobrze liczę, mamy do samego zasiewu, więc naprawdę jest grubo w tym roku do roboty, ale no, takie to jest życie, tak? Wiosna, jeszcze, przepraszam, jesień poszła, miała jeszcze kupę, tak, tu rzepak, była pszenica i był jęczmień. Teraz było 3 uprawy. Na wiosnę jest 5 upraw, czyli 8 upraw dobrze liczę. Siejemy. No tak, można powiedzieć kolokwialnie, można powiedzieć, że to jest 5 upraw, tak? 8. Bo jednak pszenica zima, a wiosenna. No, zimowa, wiosenna. No to w sumie są dwa różne. Może nie rodzaje upraw, bo to są teraz więcej do pszenica, tylko że w innej tutaj strukturze i porze roku, więc tutaj będzie dość ciekawie. Nie ukrywajmy. Zobaczymy ten moment, co to będzie lepsze. Wiadomo, tutaj też trzeba będzie tak dać teraz nawóz. Ale też się w sumie zastanawiam, co tu jeszcze dobrze rozchmienić tutaj tak w miarę dobrze. Ale mi się zdaje, tak właśnie dałem tej gnojnicy tak dość sporo. Teraz sobie dam właśnie nawóz i w późniejszym czasie gdzieś jak to powschodzi, tak gdzieś półtora miesiąca później dam sobie nawóz jeszcze raz, to powinno być git. Już powinien chyba tutaj to zamknąć, jeszcze na wyciągnę i się dołożymy. No tej gnojnicy mam tyle, że nie mam co z tym robić, to więc trzeba coś ten wylewać, tak? Wiadomo, krowia
Nojewica no jest dobra, ale jednak jak to się jedno z drugim zmiesza, to powinno być jeszcze lepszy efekt składnikowy do glebowy. Może to będzie jeszcze lepiej funkcjonować. Ale nie, powiem szczerze, klas jest nowszy, ale kurwa, John Deere to się tak komfortowo mi jeździ. Może przez to, że nie mam tych wachrotroników, w sensie tutaj tu mam na tym Power Shift chyba już to wszystko, więc tutaj naprawdę jest miód i orzeszki. Więc tutaj jest naprawdę. John Deere, dobrze, że ten John Deere przyszedł. 205 koni. Już robotę robi. I teraz mimo wszystko wiem, że powiecie, kurwa, piętki, pługi, 200 koni. Słuchajcie, na 30 centów. Wolę nie będziecie klasa, bo już wolę wziąć tego John Deere'a, czy paliwo w to wolał, czy w ten, to i tak robotę musi zrobić, tak? I tak miałby zatankowane dobre paliwa, ale wiadomo, jeszcze przy kominie tam porobiłem parę rzeczy. Jest trochę takich paliwa i tak spalił, tak? Więc no, takie to jest życie. Proszę Państwa. Powiem szczerze, nawet fajnie to idzie. 30 minut odcinka i faktycznie można powiedzieć, że kończymy oreczkę, więc tutaj już jest. No jednak piąta sypka naprawdę fajnie, że jest dołożona. Złóż ustawiona dobrze, bo to było ustawione przez chłopaków z firmy. Od nich właśnie, od której brałem. Kto oglądał, to widział zakup klasa, więc tutaj jest naprawdę spoko. Może tak mówię, tutaj to pamięta chyba ta, to ja nawet mówię, ten John Deere w ogóle robotę jest zawisłą robi, mimo że ma no, blisko 15 tysięcy godzin, tak. Na ładowarce niestety tego nie widać, bo ładowarka do 10 tysięcy dobija, a ja kupiłem 9,98 chyba miała. Tam 9,90. 10 godzin chyba zrobiłem nią, niespełna. No i ten licznik już tam troszeczkę temu to godziny inaczej nabija, więc mi się wyzerowało te ładowarce. Ale to nic. Ładowarka to jest kupiona, będzie w końcu coś konkretniejszego, tak? Tylko z ładunku obornika, który naprawdę jest no ciężka by nie było, tak? Mimo wszystko. Więc tutaj ta ładowność musi być spora. Ten nudzi, proszę mi ładowność. No i powiem szczerze, jak pamiętacie, miałem odcinek, pokazywam wam wywózkę obornika, tą przyczepę właśnie, z którą wywoziłem obornik. Powiem szczerze, taka jedna usiłka, czy nawet tandem, strasznie mi się podobała taka robota. Moje dziecię, co patrzcie, jaki pojedzie i żegnacie się za cudzysłowie. I szczerze, kłóci mnie zakupić taką przyczepę na moje gospodarstwo. Wiem, ja dość sporo tych przyczep przemielam na moim gospodarstwie, no ale słuchajcie, trzeba to takie rzeczy robić, jakby nie było. I powiem szczerze, że chcę poszukać bliżej żniw, nawet może na tych żniwa, bo na żniwa to jeszcze mam ten odwóz, mam swoje HL-ki i PTS-kę, chociaż PTS-kę to podejrzewam, że pójdzie na sprzedaż, bo ona jest jednak dość felenna na mnie, ona nie chce mi się tak funkcjonować, jak bym chciał. Niestety, że PTS-kę zostawię w razie asekuracji, wiecie, bo gdzieś miało więcej sypnąć, no to wtedy PTS-ka podjeżdża gdzieś. Ale patrząc na to, tandema 20-tonowa byłaby petarda. Czy taką kupimy, czy taką znajdę gdzieś? Ciężko stwierdzić, ciężko odpowiedzieć, bo w tym roku mam dość ambitne plany, bo mam tak, chciałbym oczywiście. Przypominam, chciałbym wymienić orzut, wymienić beczkę, kosiarki, przetrząsarkę, zgrabiarkę, co jeszcze? I kupić ciągnik. No kupić ciągnik, bo jednak teraz będzie mieć innego ciągnika, będę miał mniej. Mimo wszystko patrząc, że będzie na placu, ale będę miał mniej, bo pod paszą wóz będzie case faktycznie coś spięty poza... I tak wspomniałem, nawozami czy czymś tym, takiego typu rzeczami. No to już będzie case spięty dożywotnio, tak powiedzmy, można powiedzieć cudzysłów kolokwialnie, cudzysłowie, będzie spięty, więc mi to będzie jeszcze no, potrzebny ciągnik, tak?
bo International, wiadomo, z paszowozem poszedł, będzie się tam, przepraszam, mały case tam poszedł, mówię, ewentualnie tam będzie jeszcze konieczności, będę jeździł i go przeprowadzał na gospodarstwo, ale patrząc, no to tak to, proszę Państwa, będzie wyglądało. No, nie przedłużam odcineczka, bo 35 minut. Więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek by się spodobał, to zapraszam w ogóle komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się za nas do tego odcinka. Na razie, cześć!